Historia to taki pociąg zdarzeń, a więc przez setki lat rycerze używali chorągwi, na których mieli swoje godła. Możliwe, że pierwszy raz białego orła na czerwonym tle użył jeden z piastów w czasie rozbicia dzielnicowego. Kolory są ważne. Biały to czystość, szlachetność, czerwony waleczność, odwaga, a także miłość. Warto wiedzieć, że czerwonego używali ci lepsi, bowiem trudno było zdobyć ten barwnik od pewnego robaczka. Opowiadam o tym tutaj. W XVIII wieku zaczęły powstawać flagi państwowe. Rzeczpospolita Obojga Narodów wzięła swoje barwy od godła Polski i godła Litwy. Pierwszy raz czerwony i biały zostały użyte jako barwy narodowe podczas pierwszej rocznicy Konstytucji 3 maja. Kobiety ubrały białe suknie, przepasały się czerwonymi szarfami, mężczyźni mniej się wysilili, na swoje kubraczki założyli biało-czerwone szarfy. W czasie powstania listopadowego Sejm ustanowił naszą flagę jako narodową. Podczas zaborów, a także II wojny była zakazana. W PRL-u często wisiała obok czerwonej flagi Sowietów. Wreszcie możemy się cieszyć naszymi kolorami. Róbmy to za